ona została otwarta oficjalnie 1 maja 1957 roku. I z tym studiem w sali dancingowej. I z rozmowami przy stoliku w samej tej restauracji stołeczna. Posiadała jak na tamte czasy rzeczywiście duże studio. Grupa radiowców, która tworzyła ten program, de facto nie miała pojęcia, co to znaczy telewizja. To się wszystko tworzyło z entuzjazmem jakimś takim i z intuicją. Intuicja i entuzjazm, te dwa pojęcia tworzyły coś takiego, jak jakaś twórcza pasja, która tę grupkę cechowała. Zaczęliśmy od programu artystycznego. Pierwszą premierą to była premiera teatru. To był Kowal, Pieniądze i Gwiazdy Szaniawskiego, reżyserii Henryka Drygalskiego. Nie byliśmy wtedy podłączeni do ogólnopolskiego programu polskiej telewizji. Te widowiska odbywały się na żywo. I stwierdziła ta grupa, bo co jeszcze wiązało tych ludzi? Wiązało coś takiego, że przychodziliśmy rano, prawda, do pracy. Potem nadawało się jakiś program, który oglądaliśmy i rozchodziliśmy się do domów, by następnego dnia robić to samo. Była taka instytucja dyżurnego dziennikarza, który oglądał program i pisał recenzję. I raz w tygodniu odbywała się dyskusja na temat tego, co zrobiliśmy dobrze, co zrobiliśmy źle. Była taka księga, prawda, uwag tego. I na przykład szefował temu wszystkiemu Jerzy Hoffman, były zastępca naczelnego redaktora radia, ale jednocześnie człowiek, który dotknął gdzieś teatru, prawda. Był znakomicie, mówił poezję. Był reżyserem radiowym. I w grupie tej kierowniczej stwierdzono na przykład po premierze teatru, że warto by to pokazać na antenie ogólnopolskiej. No ale nie mieliśmy łącza. W związku z tym całe scenografię załadowano na samochód ciężarowy do autobusu realizatorów i wykonawców. I pojechaliśmy jako taki pierwszy objazdowy teatr tej telewizji w pewnym sensie do Łodzi i stamtąd nadaliśmy na antenę ogólnopolską ten program. I tak kilka teatrów w ten sposób powstało. Taki był na przykład trochę zapomniany, według mnie niesłusznie, człowiek, który został kiedyś ściągnięty do Poznania, Stefan Drewicz, aktor, który jeszcze Kukułkę Różową pamiętał, żeby tutaj coś takiego na nowo powołać do życia, no ale do tego nie doszło i on został do tej telewizji, w tej telewizji zatrudniony i między innymi on zrealizował trzy znakomite widowiska. Jedno to opowiadania amerykańskie, drugie to opowiadania Chłaski, trzecie to opowiadania Mrożka, chyba jedno z pierwszych inscenizacji tego Mrożka. Nazywało się to
w krainie wielkiej bałwanii. Do dziś jest, nie mogę zrozumieć tego, jak to cenzura puściła, no ale tak było. Scenariusze mu pisała jego żona, poetka wtedy znana, Wanda Karczewska. I to wszystko też pojechało tam do tej Łodzi, stamtąd było przedstawiane. Później Jerzy Hoffman jeszcze zrobił widowisko według Puszkina, Kamienny Gość, też liczące. I dziesiątki, dziesiątki teatrów, które u nas powstawały, już realizowanych u nas, prawda, na łączu, które po dwóch latach zaczęło działać. No ale to było łącze odwracalne, czyli jeśli od nas miała iść inscenizacja na Falę Ogólnopolską, to ktoś musiał wejść na ten maszt i ręcznie to łącze obrócić, prawda? Kiedyś tak się zdarzyło, że jakaś inscenizacja nie poszła w programie, ponieważ był przymrozek i behapowiec zabronił wchodzenia na maszt. Też takie rzeczy się zdarzały. Od samego porządku, mówię o teatrze, no byliśmy aktywnymi uczestnikami teatru, który wówczas była premiera w Teatrze Poniedziałkowym, co tydzień była premiera. Była premiera co tydzień w Teatrze Sensacji w czwartek, Kobra. I była sensacja, były co jakiś czas teatry dwójki, kiedy tam na antenę przeniósł się Zbigniew Napierała. Ja oczywiście tutaj skrótowo tak mówię o tym, co było naszą jakby specjalnością. Drugą to były proste, ale i scenizacje według muzyki poważnej. To był taki kolega, który nazywał się Urban, ale Ryszard Urban, który według Kissera, recenzenta muzycznego Gazety Poznańskiej bodajże, tak, czy Głosu Wielkopolskiego Gazety, który zrobił około 500 widowisk tych ten oparty na muzyce poważnej. Były to proste, ale jakieś inscenizacje, prawda? Mhm. Które nie tylko pokazywały tę muzykę na żywo ze strady, prawda? Ale w jakiś inny sposób starały się. Był Czesław Radomiński, który zrealizował 296, proszę sobie wyobrazić, widowisk z aktorami filmowymi polskimi, które szły na żywo z Poznania. 295 aktorów przez tę furtkę w płocie przechodziło do tego studia i dziwiło się, jak ta telewizja może tyle rzeczy robić, prawda, mając tylko i wyłącznie jedno studio. Koniec lat 50. i początek 60. zjawił się w Poznaniu Jerzy Dobrowolski. Jerzy Dobrowolski, który znany był z tego, że on stworzył znakomite dwa kabarety aktorów. Mianowicie najpierw na studiach to była Koń i potem Owca, która miała swoje przedstawienia w holu Szpilek. I on przyjechał tutaj i zaczął nas namawiać, żeby brać udział w tworzeniu widowisk rozrywkowych. Zaproponowałem Witoldowi Filerowi, który wtedy był naczelnym redakcji rozrywki w Warszawie, zaproponowałem Alfabet Rozrywki, który nie będzie pokazywał wykonawców
według hasła na nazwisko, prawda? Tylko według jakiegoś artystycznego hasła, czy to związanego, jak na przykład stworzenie świata Eiffela, i coś takiego się, E jak Eiffel było, widowisko, bardzo zresztą udane, do którego potem później pisałem, do tego Eiffela pisałem libretto i to się ukazało na scenie Opery Śląskiej w Bytomiu. P jak Peinet na przykład, bardzo francuski wówczas, bardzo popularny rysownik. Basia Wolniewicz, którą od początku współpracowałem, scenograficzne, scenografii i kostiumy. Scenografię to od początku, jak mówiłem, no, Stanisław Mrowiński wykonywał. Tak znakomicie ubrała wykonawców, głównie tancerzy, że to po prostu to był Peinet na żywo. Czy na przykład hasło M jak miłość. Mogę powiedzieć, że pierwszy robiłem program według tego, to według parodii Miszkówny były teksty i dialogi. Czy O jak opera na przykład. Arie operowe w na przykład parodii Kallas w wykonaniu Sławy Kwaśniewski i choreografa, to znaczy Henryka Konwińskiego, z którym zresztą związałem się od tego czasu na stałe, na kilka ładnych lat. On do całego potem cyklu Alfabet Rozrywki robił choreografię. Jeszcze o jednym muszę wspomnieć, mianowicie przy literze B, bo alfabet zaczął się w 70 roku. W literze B uwzględniłem też takiego karykaturzystę, który nazywał się Bosk, francuski karykaturzysta. Jego te rysunki przypominały po prostu de Gaulle'a. I niestety w dniu nadania miał miejsce pogrzeb de Gaulle'a z udziałem naszego przewodniczącego Rady Państwa. Co ma jedno z drugim wspólnego? Otóż następnego dnia po emisji, bo to wszystko szło na żywo, dostałem telefon od Witolda Filera. Mówi, tutaj głowy polecą, prawda, nasz przedstawiciel, wysoki ten urzędnik, prawda, będzie protest ambasady i główki polecą. Ja z naczelnym ówczesnym obejrzeliśmy tę sekwencję nakręconą na filmie. Wycięliśmy te najbardziej, że tak powiem, de Gaulle'owskie rysuneczki. No i czekaliśmy na rozwój wypadków. No oczywiście nic się nie stało, on przesadzał. No ale była jakaś tam taka duchowa, nie wiadomo co się stanie, prawda. Litera G to był Gałczyński. Różnie można o tym mówić, ale no było to jakieś tam, jakieś, bo ja starałem się z części, z których związany, których tworzyło się estradowy program, stworzyć, że tak powiem, coś
coś, co w jakiś sposób było spójne, prawda? W jakiś sposób ten pomysł, czy scenografia, czy hasło łączył i powstawało jakieś w miarę oryginalne widowisko, lepsze czy gorsze, ale powstawało. En jak noc na przykład, no to były z kolei melodie i na ten temat. O już mówiłem, o jako opera. Tam wystąpił zresztą też między innymi Młynarski. 71 już rok. To on wtedy zaczynał być popularny, tak mi się wydaje. Er jak rewia, o. To jest też jak rewia i reportaż. Za ten program na przykład płaciłem karę, dlatego że kierownictwo telewizji odczytało to jako parodię dziennika, czyli świętego miejsca. Ktoś tam nawet wyraził, oni nawet pewnie w tej parodii z chęcią by w tej parodii by powstańców z gitarami pokazali. Jeszcze tego brakowało. A Eryk Lipiński, trzeba było odpowiedzieć, że owszem, pokażemy powstańców z gitarami, o ile będą dobrze grać. No, i tego typu jakieś takie. No i W, na przykład jak western, z udziałem Violetty Villas, bo zawsze w każdym z tych programów była jedna osoba zaproszona, oprócz tego, że to tematycznie było w jakiś sposób powiązane. Wujak western była parodia Bonanzy, która wtedy była bardzo popularna. I ballady ze znanych filmów westernowych. Znakomite ballady, które teksty zostały spolszczone. I z tego wszystkiego powstało widowisko określane jako bardzo udana parodia westernu nasza. Tak mniej więcej, bardzo zresztą skrótowo myśląc, mówiąc, na tym polegał ten alfabet. On po nadaniu miało to całkiem niezłą widownię zawsze. Z tym, że to były takie czasy, że nie było jeszcze tych badań takich na popularność programów. I warto by przy tej okazji, trochę cofając się, przypomnieć, jak my sobie z tym radziliśmy. Otóż był wśród naszego grona taki człowiek, który był szefem brygady sceny, Jan Pieprzycki, który to była bardzo charakterystyczna postać, mianowicie on był, jak zapaśnik sumo wyglądał, na jego dłoni mieściły się cztery szklanki herbaty albo kawy, prawda? Człowiek o niesamowitej sile, wykorzystywany jako statysta w różnych programach, takiego drugiego nie było. Ja go również kilka razy wykorzystywałem. Jasiu zawsze miał taki zwyczaj, że jak program został zmontowany, a szczególnie wtedy, kiedy to szło już w całości z taśmy, on wchodził do studia, siadał przed monitorem i oglądał, jak on w tym wystąpił. I kiedyś tak trafiło na jeden z moich programów i cenna była bardzo
cenne bardzo były uwagi tego Jasia. Bo jeśli Jasiu obejrzał do końca, prawda, widowisko, to znaczy, że można je puszczać, bo będzie się podobać. Jeśli zaczął się kręcić, to już jakiś tam aki, najgorzej, kiedy zaczął zadawać pytania. I on mnie pyta, tej mówi, a ten to co za jeden, wskazuje na aktora. Mówi, no wiesz Jasiu, to tak, ach, mówi, to ja go znam. Jak Jojrzem jeszcze robił w teatrze, to on przyszedł do nas na aktora. Ale to był kicioż, oguniosz, on ino grał niemerowe role. Drzewa, kamienie, krzoki i rozmu dali żywą rolę, chrząszcza w bajce. I też spierdolił. Ja kiedy Jasiu szedł na emeryturę, ja mu to przypomniałem. Mówi, Jasiu, ale ja znałem takiego, co i krzok spierdolił. Bo jak reżyser u nas zrobił takie widowisko i tam jedna odsłona była w wagonie kolejowym, to my za oknem, żeby niby, że ten wagon jest w ruchu, to my latali z gałęziami. I ten, co za mną leciał, był kulawy. I ten krzok tak kuśty, 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 kuśty. W połowie alfabetu rozrywki w 72 roku ja dostałem nagrodę przewodniczącego Komitetu do Spraw Radia i Telewizji. To były te obecne Wiktory. Za scenariusz, pomysł i realizację alfabetu rozrywki, bo to się tak nazywało. No i za tą nagrodą no, różne propozycje dostawałem. Wtedy alfabet szedł trochę nie tak często, dlatego że trzeba było, jeśli się, a ja się podejmowałem na początku, zrealizować te różne tam propozycje. I między innymi wtedy zaproponowano mi poważną dosyć sprawę, mianowicie w każdym ośrodku krajów zrzeszonych w Interwizji, a wtedy byliśmy w tej Interwizji, bo innej nie było, realizuje program z wykonawcami swojego kraju i po jednym z innych krajów Interwizji. I zapytano mnie, czy ja bym się podjął czegoś takiego w imieniu polskiej telewizji zrobić. Ja długo się nie zastanawiałem i zaproponowałem, czy godzą się na to, żeby to odbywało się u nas w Wielkopolsce, żeby to pokazywało plener i pałace klasycystyczne Wielkopolski. No i różne takie rzeczy, jak wrak wiatraki w Osiecznej, prawda, czy stada ogierów w Sierakowie i tego typu. No i realizowała to grupa, która robiła alfabet rozrywki. Czyli ja, Andrzej Strzelecki, z którym ten alfabet robiłem, bo on od początku był autorem zdjęć. Przemek Kurkowski. To była taka żelazna ekipa. No i zrealizowaliśmy coś takiego. Trudno mi opowiadać o obrazach, ale na przykład przetworzony sygnał Interwizji w opracowaniu jednego z muzyków był pokazywany na fortepianie w plenerze z towarzyszeniem 15 innych fortepianów. Czarny z 15 białymi. Na tych 15 białych tańczyli tancerze.
Olga Sawicka tańczyła na tle fortepianów w plenerze, narysowanych, graficznych fortepianów. Urszula Sipińska śpiewała piosenkę w pomieszczeniach pałacu w Rogalinie. Nie widząc tego, trudno w paru słowach snuć opowieść, prawda, o tym. W każdym razie była tam wtedy czołówka polskich wykonawców i jak i po jednym wykonawcy z tego. Ale zdaje się, że nie wszystko się podobało, prawda, podczas kolaudacji, tak? Czy coś tam były zastrzeżenia co do tego odcinka? To nie, to akurat się podobało, natomiast przy kwiatach polskich, tak, które realizowałem w Wytwórni Filmów Dokumentalnych z okazji 30-lecia kraju, pod jednym warunkiem się podjąłem tego, mianowicie, że po prostu pokażemy piękny polski pejzaż z tej okazji. I wówczas to doszło do interwencji, dlatego że jak mówił zastępca prezesa, mówi tak: słuchajcie, Mroczkowski, data emisji tego filmu, któreście tutaj zrobili, to jest 22 lipca, święto optymizmu, a wy nam pesymistyczny pejzaż pokazujecie. Chodziło mu o pejzaż taki pochalny i Skaldów, który z piosenką Krywań wtedy byli w tym pokazywani, bardzo malowniczy zresztą. A po Łańcucie jeżdżą powozy, jak zobaczą to w Związku Radzieckim, tam pożyczki nie dadzą. I tego typu tam odbywały się takie jakieś uwagi. No i trzeba było to po prostu usuwać, a na wydanie moskiewskie posadzono dziennikarza, który opowiadał, jak zrozumieć ludziom radzieckim, jak mają rozumieć kolejne sekwencje tego filmu. Z czego jest pan najbardziej dumny? No po pierwsze z wprowadzenia rozrywki z Poznania na antenę ogólnopolską. Z alfabetu na pewno, ponieważ to rzeczywiście było jakieś takie przedsięwzięcie charakterystyczne, po czym poznawano tego typu programy na antenie ogólnopolskiej. No i ja wiem z poezji, którą udało mi się pokazać w tym programie, poezji, która powinna według mnie być składnikiem telewizyjnego programu dla tych ludzi, którzy gdzieś tam w późnych godzinach, prawda, siadają przed telewizorem i bardzo intymny nastroju oglądają poezję, która została według mnie stworzona dla telewizji.